Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę Speedruna 4.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy, odpalam od razu partię i zaczynamy. Aktualny ranking to 1450, zaczynaliśmy z 500, mamy E4, niech będzie ruch E5, zobaczymy jak przeciwnik się zachowa, skoczek C3. Tutaj czuję nosem partię wiedeńską, czyli F4, goniec B5, ok. I tutaj po tym ruchu bardzo mi się narzuca posunięcie skoczek D4. Myślę, że to jest logiczne. Fakt, że ruszam skoczkiem drugi raz w debiucie, to może się wydawać złe, ale przecież atakuję od razu gońca, więc skorzystam z tego faktu. Goniec ucieka, ok. No i myślę, że zwykłe wyprowadzenie figury w postaci skoczka na F6 będzie tutaj najlepszą alternatywą. Skoczek F3, ok, czyli opcja bicia, hetman bije, no bo teraz zastanawiam się nad tym jeszcze ruchem, ale skoczek zbije mi tu i będzie mi atakował, więc to mi się za bardzo nie kalkuluje, więc po prostu tego skoczka likwiduję. Hetman zbije, jasne. No i myślę, że najprościej na świecie zagrać jest gońcem, chociaż tak, zagram gońcem tu, on mi zagra tu, będzie chciał mi zagrać tak. A może zagrajmy miękko. Chociaż zagram gońcem na E7, hetman tutaj, będzie mi atakował tu i tu, tego nie chcę. Dobra, zatem zagrajmy D6 z planem goniec E7. Wygląda to oczywiście nieco pasywnie, ale mam nadzieję, że to tylko wygląda. Skoczek D5, od razu przeciwnik mnie atakuje, bo po tym wybiciu on wybije gońcem i będzie celował tutaj. Więc po prostu zagram gońcem. No jeżeli on wybije mi gońca, to będzie ok, bo goniec tutaj za dużej aktywnej gry nie miał. Jest wybicie, ok. Hetman zagrał na B3, ok. Gość zagrał, widzę, że bardzo schematycznie, chcąc atakować tu, ale pionek B7 jest broniony przez gońca, więc nic nie grozi. Robię roszadę i wszyscy są zadowoleni. W tym momencie C6 wydaje się dobre z groźbą B5. On oczywiście może zagrać A4, ale C6 mi się zawsze przyda do tego, żeby zdążyć zagrać posunięcie D5. Ewentualnie hetman E7, goniec na E6. Takie plany mogę sobie zastosować. Przeciwnik miał inne plany, ale ten ruch chyba jest zbyt odważny. Bo mam takie posunięcie, ten goniec będzie musiał zejść z diagonali. Od razu zagram to posunięcie z takim planem, że jak goniec odejdzie, raczej na E2, wybije tutaj, on odbije wieżę, goniec E5 i będę celował sobie tam. Więc myślę, że to ja teraz przejmę inicjatywę. Tak, i goniec na E5. Tutaj w ogóle też mam fajną opcję zagrania gońcem na E6 i zobaczcie, że to chyba w tym momencie czarne przechwytują inicjatywę. Mam nadzieję. Zagram tak, chociaż czekajcie, zagram tutaj, żeby dać mata prawie. Hetman, znaczy pionek zagra na G3, ja tutaj, on zagra mi A4. A4 to jest takie nieprzyjemne posunięcie. Aha, zawsze mam taki ruch i potem A6. Dobra, gramy hetmanem, przy okazji atakuje też pionka. O, zapomniałem, że pionka atakuje, no jasne. Jak nastąpi G3, biorę pionka, jeżeli zagra tu... A, teraz taki ruch jest. Ale to dobra, to biorę pionka po prostu, biorę pionka, on mi zagra tak, ja mam szacha, nie tracę tego. No dobra, pionek wzięty, tak po prostu. Narzuca się oczywiście goniec na F3, to pewnie nastąpi. W sumie patrzę teraz taką opcję, ale nie, myślę, że... Czekajcie, tak mogę też ciekawie zagrać i tam się władować. Skorzystam. Przeciwnik zbije, ja zagrywam tu. Nawet tego za dużo nie liczę, bo jedno bicie pionka mi tutaj nie zagraża. On zawsze taki ruch po tym wieżę C8, a król jest w niebezpieczeństwie i to jest ważniejsze. I myślę, że to, że przeciwnik nie wyprowadził gońca z C1, teraz przez to będzie mu ciężko. No właśnie. Zagrajmy sobie tak troszeczkę z kontry. Ta partia tak wygląda troszeczkę z kontry. Jak tutaj widzicie na załączonym obrazku. Zobaczcie, teraz mogę dać szacha tu. On zagra tak, ja mogę wrócić, on wrócić może również, ja mogę szacha dać tu, zbić tu, tylko że tam mata nie będzie, ale mogę zagrać tak, tak, w sumie też mogę zbić od razu, tylko to nic nie daje. Będę mógł zagrać też tu i wprowadzić wieżę. O, właśnie. Szach na H2 na pewno wyprowadzi przeciwnika z równowagi. Teraz jak zagram tutaj, on się zasłoni, ale jak zagram tak, to król pójdzie tu. To jest też odpowiedzialna decyzja, bo trochę blokuje hetmana, ale chcę wprowadzić szybko wieżę i to mi się uda. Wprowadzam szybko wieżę. Goniec E3. Grozi tutaj wzięcie hetmana, ale mam teraz goniec F4. Goniec F4. Trochę trzeba liczyć.
Liczyć trzeba przede wszystkim na to bicie, bicie tu, bicie tu, bicie tu, bicie tu. Wszystko się zgadza. Król w niebezpieczeństwie. Nie może też być tak, że jak atakujemy króla, to musimy się obawiać jakiejś kontry. Znaczy oczywiście trzeba sprawdzać, no ale teraz to przeciwnik zagrał najgorzej chyba jak mógł. 1460. Kolejny przeciwnik. E4. No niech będzie znowu E5. Dlaczego by nie odpowiedzieć tym samym pionkiem? Skoczek F3 i skoczek C6, goniec B5. Ok. Mamy partię hiszpańską, posunięcie A6. Jeżeli nastąpi bicie, to wybijam tym pionkiem. A jeżeli przeciwnik gra tak, to z mojego i Pawła kukuły mini kursu, tutaj, który stworzyliśmy, gramy skoczek na E7. To jest takie też ciekawe zagranie z posunięciem G6, żeby sprytnie ustawić sobie gońca na G7. No i tutaj naprawdę bardzo ciekawie można sobie grać. Teraz tu. Teraz bicie na D4 uskutecznić trzeba. Posunięcie D5. Od razu powalczymy o centrum. Możliwe, że wcześniej trzeba było zagrać B5. Ale tak logika mi podpowiada, że trzeba powalczyć o centrum. Tu brakuje oczywiście jeszcze gońca na G7. Zawsze po tym wybiciu mogę zbić skoczkiem. Jeżeli on mi wybije, będę miał zdwojone pionki, ale para gońców zostaje. To znaczy, to jest bardzo taka pozycja na pewno złożona, ciekawa i dynamiczna. Przepchał przeciwnik pionka, więc na spokojnie zagramy sobie gońcem i zaraz zrobimy roszadę. Grunt, że czarne mają grę figurowo, to jest ważne. Też przez F6 trzeba będzie się przedostać i uderzyć w centrum. Te pionki są takie... Nie to, że niebezpieczne, tylko na pewno trochę przeszkadzające. B5 posunięcie tutaj się bardzo przydaje. Goniec zagrał sobie tutaj. Myślę, czy taki ruch jest możliwy. F6 bardzo mi się narzuca. Taki ruch jest też ciekawy, bo będę mógł zbić tu. On będzie musiał odbić tym, bo tutaj wisi. Więc nie wiem, zawaham się użyć ostatniej figury. Oczywiście też posunięcie goniec na F5 było ciekawe. Przeciwnik uważam, że za szybko zagrał, bo jak zbije tu, założę się, że szybko zbije tu. Dokładnie, zobaczcie, i przeoczył bicie na D4. Za szybko zagrał, a czysty pion więcej teraz z likwidacją tego gońca wiąże się z wygraną pozycją. Jeszcze będę mógł zbić tego pionka na samym końcu, więc to się będzie bardzo dobrze kalkulowało. Na pewno w debiucie, w grze środkowej trzeba się troszkę dłużej zastanawiać. Ja sobie zdaję sprawę, że gram trochę szybciej, lecz mi jest troszkę łatwiej, gdyż te schematy czasem są po prostu dla mnie łatwiejsze. No dobrze, tutaj zagrała wieża. Myślę, że hetmana na D6 wprowadzę i będę mógł też łatwiej wprowadzić wieżę. Dokładnie, zagram tak, tu się asekuruje, zawsze mogę wrócić. Hetman w centrum stoi ładnie. Wieża AD1 może być problematyczne z uwagi na skoczek na E4. Zagram tak, skoczek E4. No to mi się nie podoba. Niestety, ale bardzo kusi mnie coś takiego jak skoczek E4 i bicie. Tylko że to może być chyba nie do końca dobre, ale zastanowię się, bo czuję, że ten ruch jest ciekawy. Czyli poświęcenie po prostu hetmana, bo jak zagra tutaj, ciekawe czy on w ogóle to dostrzeże. Jak zagra tu, oczywiście C6 jest po to, żeby wzmocnić pionka D5. Dwa pionki więcej, więc to jest bardzo dużo. Teraz kwestia ustabilizowania pozycji na spokojnie. Gramy sobie na spokojnie. Skoczek na E4, no nie zagrał. Nie zagrał skoczkiem na E4. Więc skoczek F5, mam świetny ruch skoczkiem. Tutaj teraz grozi szach, grozi wzięcie gońca, więc już jest pozamiatane. Przeciwnik sam się władował pod rentgen. Niby tu stały dwie figury przed chwilą, no to teraz mam taki ruch. I wygrywam bardzo szybko hetmana. Oczywiście po biciu takim, ja zbiję najpierw hetmana, on zbije tu, mogę zbić gońca, mogę zbić wieżę, więc to chyba nie ma wielkiego znaczenia. No, przeciwnik poddał, dokładnie. Proste rzeczy, słuchajcie. No i lecimy dalej. Czasami jest naprawdę łatwo nam grać. Przeciwnik robi proste błędy. Jest posunięcie C5, więc zagrajmy skoczek F3 naturalnie. D4, obrona sycylijska, grana w sposób klasyczny. Zobaczymy, jaki wariant wybierze przeciwnik. No dobrze, mamy tutaj drakona na szachownicy. Goniec E3. Wzmocnienie skoczka, no i myślę, że skoczek C3 po prostu. Wielkiej filozofii tutaj myślę, że też nie ma.
Jest skoczek na f6, posunięcie f3, żeby tu mi w przyszłości nie wyskoczył. I goniec c4, pilnujemy pola d5 przy okazji. Posunięcie e6. Dobra, teraz się tak zastanawiam, czy ten ruch jest dobry. Powiem szczerze, nie znam tu aż tak teorii. Jasnym jest też to, że czarne chcą zagrać tak i bardzo chcą rozwalić centrum. Więc teraz tak sobie myślę nad tym biciem. On odbije tym pionkiem na pewno, bo tu będzie groziło potem d5. e5. Skoczek wjedzie tu. Będzie atakowany pionek. Trzeba będzie zagrać... Aha, bo tu będzie też atakowany goniec. Nie podoba mi się to. A jakbym zagrał tak po prostu, albo wrócił, bicie, zagranie tu, 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 tu. No może tak zagrajmy. W sumie wycofam tego skoczka. Tam nie chciałem grać, bo d5 by groziło. Posunięcie b5 grozi. Nie chcę tego ruchu. Więc zagramy a4. Postaram się tak zapobiegać planom przeciwnika. Tak po prostu. I ciekawy jestem, czy on się odważy na ruch d5, co prawdopodobnie, tak strzelam intuicyjnie, może być dobrym ruchem. Tylko właśnie to też trzeba mieć odwagę do tego, żeby taki ruch zagrać. Tym bardziej teraz, skoczek e8, nie rozumiem posunięcia. Myślę, że spokojnie zrobię sobie krótką roszadę i mój plan jest prosty. Tym bardziej teraz, przeciwnik podstawił skoczka. W sumie nie wiem dlaczego, nie widział. A okej, biorę. Zwyczajnie biorę skoczka. No, coś mu tu chyba nie wyszło, coś mu się pewnie przywidziało. Tak też czasami też bywa. No i cóż, taki prezent trzeba przyjąć. Szukamy nowego przeciwnika. 1566, słuchajcie, niech będzie ruch d4. Posunięcie d5, posunięcie c4, bicie. Ok, mamy przyjęty gambit hetmański. No i zagrajmy ostro, czyli posunięcie e4, budujemy od razu centrum. Przeciwnik wie, o co chodzi, jest e5. Tutaj skoczek f3 jest dobrym ruchem, który będzie powodował, że będę chciał zdobyć szybkie centrum. Goniec g4, no to goniec c4. Teraz grozi wybicie tu i wybicie tu. Jeżeli on wybije, słuchajcie, no to jesteśmy w domu. Wybijam na f7, król wybija, skoczek e5, jakie to klasyczne. Ale też mogę tak spróbować, bo tak tam wisi, tu wisi. Dużo dobrych opcji jest. Nie no, myślę, że na f7 trzeba zbić od razu, żeby zderoszować króla. Na tym polega cała idea szybkiego wyprowadzania figur. No i klasycznie bijemy na f7, król odbije, skoczek e5. Wierzcie mi, jakie to są bolesne ruchy dla przeciwnika, co? No to słuchajcie, no to bije skoczka i grożę prostym zagraniem goniec g5. Skoczek już się nie zasłoni. To przeciwnik ma problem. Dobra, wybijam, jasne. No i goniec g5, nie ma co grać. Słuchajcie, czasem to jest takie proste. Gość 1566 został po prostu rozmieciony. Ale to przez swoje błędy, przez takie proste błędy. Skoczek f6. Niech będzie ruch, a może zagrajmy atak trąbowskiego, goniec g5. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. e6, prawidłowo. Posunięcie e4. Zbudowaliśmy centrum. Trochę jest to podobne do obrony francuskiej. c5. Ciekawe zagranie. Na pewno dobre. Teraz tak. Zagram tu. To nie zdobędę figury, żeby była jasność, bo będzie h6. Zagram tu, on g5. No i tu się nie opłaca wybić na f6, bo on mi wybija na h4. On będzie miał lepszy rozwój. c5, ciekawe posunięcie. Muszę się zastanowić teraz, co z tym fantem zrobić. d5 wydaje się ok. Chyba d5 trzeba zagrać, po prostu zamknąć centrum, za chwilę wprowadzić skoczka i grać normalnie tę pozycję. Dokładnie. To też mi się podoba. Ten pionek na c4 tutaj w tych schematach nie jest obowiązkowy. Powiem więcej, on nawet fajnie sobie teraz tutaj stoi, bo goniec jest po prostu wyprowadzony. I teraz tak, tutaj grozi ruch skoczek d5. Bo jeżeli zbije skoczek, to będzie wisiała tu też figura. Jak ja zbiję na e7, to on zbije. Więc zagra najpierw gońcem. Zasłonię tutaj drogę do tego pionka e6. To też jest klasyczne podejście. Jeżeli tak, to mam bicie tu. Chyba, że najpierw zbije tu. On zbije tu, będzie groziło bicie z szachem, stracę figurę. Bicie tu, bicie tu, bicie tam. To musi być dobre. No to musi się opłacać. Ok. No i teraz tak, z tym końcem trzeba zrobić porządek. Jak zbije tu, a może po prostu zagrać tak końcem.
Też ma swoje plusy na pewno. Albo zagrać A4, to też może być ciekawe posunięcie. Zagrajmy A4. Zagrajmy A4. Przytrzymamy tego gońca, bo jak on odbije, to możemy odbić fajnie pionkiem i nieco sparaliżować mu tutaj linię A. Poza tym skoczek też nie będzie miał dobrych pól, więc w ten sposób zagrajmy. Już mamy trzy figury w grze. Tutaj rozbita trochę strukturka i myślę, że teraz tak, trzeba uważać na taktykę. Skoczek E4 jest ciekawy. Jak zbiję tu, on mi tu, ja mu tu, on mi tu, ja gdzieś tu. Dobra, jestem z przodu. Wyprowadzam kolejną figurę. Zatem zdążę, mogę to zrobić. Bez problemu. Teraz już taki ruch nie będzie groził, bo po prostu zbiję skoczkiem tutaj i będę dwa razy bronił gońca, więc taktycznie się to wszystko zgadza. Przeciwnik niby ma jakieś tam centrum, ale to centrum nie jest jakieś takie fantastyczne, właśnie o to chodzi. Bardziej ono jest rozbite, ten pionek E6. Tu jeszcze właśnie przeciwnik nie rozwiązał problemu z tym gońcem. No tutaj nie chcę wybić, żeby mu nie ułatwiać życia, więc zagram tak i będę celował w E6. W tym wypadku przeciwnik, co może zrobić? Na pewno trzeba liczyć taki ruch jak skoczek na C6 z naturalnym wyprowadzeniem figury. No ale cóż, też trzeba zwracać uwagę na takie wybicia w sumie. Tutaj jakieś widełki, ale potem trzaśniemy tutaj. To się powinno wszystko białymi zgadzać. Znaczy to tak intuicyjnie patrzę, że to się zgadza. Dokładnie też nie muszę tego liczyć, bo to też jest właśnie taka umiejętność wypracowana. Słuchajcie, która. B5? Bez sensu. Która ułatwia podjęcie decyzji w szachach. To wynika z dużej ilości analiz partii, z dużej ilości gry, robieniu zadań, interesowania się w ogóle szachami. To jest proces, słuchajcie. Ale warto, uważam, że warto. Wierzcie mi, że będąc na poziomie na przykład drugiej kategorii czy pierwszej kategorii, szachy stają się mega atrakcyjne. Znaczy, źle to brzmi, ale. Im więcej zrozumiemy w szachach, tym one nas jeszcze bardziej mogą wciągać, więcej rozumiemy i to jest jeszcze bardziej takie fascynujące, bym powiedział. Dobrze, jest posunięcie A5. Skoczek nie ma w ogóle gry, to jest duży plus. Pionek więcej, przeciwnik się pomylił tym ruchem B5. Tutaj strzelamy, bardzo mnie interesuje taki ruch jak E5, chociaż nie muszę się z nim śpieszyć, zrobię roszadę. Zakończę po prostu rozwój. Teraz ruch E5 może być ruchem niszczącym. To centrum kompletnie. Zresztą w tym wypadku, gdy mam pionka więcej, ja nie muszę specjalnie uciekać. Ja to zawsze powtarzam wszystkim dookoła i kursantom, i uczniom, że nie śpiesz się z pewnymi decyzjami. Poczekaj. Pamiętaj, że przeciwnik też ma ruchy. Oczywiście nie ma utartych schematów w szachach, ale trzeba starać się dostrzegać pewne możliwości i je wykorzystywać. Czyli najpierw rozwój figur, tego się trzymamy. Po drodze coś się może fajnego pojawić i to wykorzystujemy, albo też nie, jeżeli policzymy i nam to nie pasuje. To jest wszystko kwestia przejrzenia tych pozycji, przejrzenia możliwości taktycznych. To trzeba powtarzać, tego nie da się nauczyć w tydzień, słuchajcie. No nie da się zbudować mięśni na siłowni w tydzień czasu. Dobrze, wszyscy o tym wiemy. Tak samo jest w szachach. Prosta rzecz. Słuchajcie, goniec skoczek G4. No i teraz tak, jak zbiję tu, on mi zbije. Chcę wejść tu. Możliwe, że tym gońcem będę chciał uciec albo zastosować taki ruch, ale raczej nie. Raczej nie. Wiem. Wybicie tutaj. Mam pewien pomysł, bo jak zbiję hetmana, a zbiję, mam możliwość zagrania skoczek D5, ciekawego posunięcia. Dlatego, że jak on zbije, ja zbijam hetmanem z szachem i zdobywam wieżę. Tak też zrobimy. Ciekawe, czy przeciwnik się zaskoczył tym posunięciem. Zobaczymy. Skoczek D5. Zbił, jednak zbił. Ja mam możliwość też bicia gońcem oczywiście, ale myślę, że hetmanem wejdę mu tam w obóz. I będę mocno przeszkadzał. Chwilunia! Tutaj mogą być też niebezpieczeństwa, bo jak tam sobie zbiję, on mi trzaśnie klasycznie na F3, ja mu zbiję. To może być bardzo niebezpieczne, Krzysztof. Wiecie co? Jak zbiję tu, on zbije tu. Aha, ja mam też bicie z szachem. Dobra, jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu, ale to bicie jest mega niebezpieczne. Ale mam bicie tu z szachem. Nawet jak on wieżą wróci, zagram tak. No to tym bardziej chyba muszę zbić tu, 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 tu. Dwie figury zawierzę bez zastanowienia. Jeszcze się zastanawiam, czy takie bicie nie jest dobre. Nie, biję na F8. Zdecydowanie tak. I tu jesteśmy na dobrej pozycji. Jeszcze H3, żeby coś ze skoczkiem przeciwnik zrobił.
No, prawdopodobnie tak zagra. Może też wrócić, zaatakować tu. No, ale ta wymiana jest jak najbardziej ok. I goniec d5. No, tu jesteśmy w domu, słuchajcie, jeszcze wolny pionek. Hetman nie jest w stanie zatrzymać tego pionka. Wieża d1, proste posunięcie. Bicie na a5. Tyle w temacie. Mogę c4 zagrać, wzmocnić. Ale nie muszę, mogę też inaczej. Nie no, zagram c4, wzmocnię tego pionka. Moja druga wieża po prostu będzie miała więcej do gry. Myślę, że tak, z planem takim, takim. Jak przeciwnik nie zrobi nic tutaj wokół mojego króla, to nic nie zrobi tak naprawdę. To już jest bardzo prosta gra, bardzo prosta. Zaraz szach, kolejny pionek już awansuje. Hetman nie jest w stanie tego zatrzymać. Często jest tak, że jak tracimy hetmana, to myślimy sobie, aha, już mam przegraną pozycję. Niekoniecznie. Od razu idę pionkiem. Słuchajcie, tego hetmana bardzo chcę zaobserwować do tego, żeby on bronił d8 jak najszybciej do góry. Dokładnie. I c6 jak najszybciej. Bronimy mocno. Ten pionek zaraz padnie. To jest proste. Nawet tak mogę zagrać. W sumie i tak chyba tak muszę. Chociaż tak też mogę. C7. Bez znaczenia większego. Przewaga jest tak ogromna, że tutaj już nie ma kompletnie co grać. Dokładnie. Lecimy sobie z kolejną partią. 1541. E4 ze strony przeciwnika. Zagrajmy znowu E5. D4. Gambit duński. Centralny, centralny. No dobra. Grajmy sobie po ludzku, bo my też możemy grać normalne szachy. Jest hetman E3. No i tak się też gra. Możliwe, że B6 się gra. Nie wiem tego. Choć mi się to bardzo podoba, i tak zagram, bo chcę wprowadzić tutaj gońca. Tak po prostu. Czy to jest dobre? Nie wiem. Możliwe, że hetman na G3 jest bardzo ciekawym posunięciem. Hetman F6. F4 wróć. Ale to teraz co? Ja tego hetmana będę zaraz męczył. Wyprowadzam trzecią figurę. Ruch E5 jak najbardziej jest możliwy. Już to sobie zaplanowałem. Skoczek D5, potem skoczek B4 w razie czego. Skoczek F3. Przeciwnik też próbuje rozwijać figury. Nie, no ja myślę, że po prostu szybka roszada tutaj już daje pełne bezpieczeństwo czarnym. Jeszcze trzeba oczywiście uważać na H, E5. Jak zagram tu, to on mi tutaj i będzie groził mat. To jest ten cały szkopuł. Ale chwila. Myślę, że jesteśmy w stanie się od tego obronić. Taki ruch mi chodzi po głowie. Tak, to tak. No skoczek H5. Nie wiem, czy tu już jest tak dobrze czarnymi. Ale wydaje mi się, że tak, bo zawsze w zanadrzu mam D5 takie posunięcie. Jak on zagra hetmanem tu lub tu, to G6. No F6 na F5 to będzie fatalne, bo G6 będzie stępem. Raczej tu powinien zagrać przeciwnik. Wtedy G6. O, jeszcze gorzej zagrał. To dla mnie super. G6, nie ma mata. Jeszcze musi hetmanem uciekać, traci tempo. No i jeżeli zostanie zagrany hetman E4, nie został zagrany hetman E4. No to co? Teraz myślę, że wymiana hetmanów jest w porządku. Chociaż F6, pomyślmy. On zbije tu szach. Nie, tam raczej nic nie wyniknie z tego dobrego. Nie, wymiana hetmanów będzie ok. Z uwagi na to, że będę mógł atakować słabego pionka na E5. No i już go zdobywam. Zresztą bardzo szybko biorę tego pionka. Nawet się nie zastanawiam. Z atakiem na gońca. Ten goniec nie ma dobrych pól z tempem, żeby mi zaatakować wieżę. I za chwilę wprowadzam gońca. Wprowadzam gońca, wprowadzam wieżę. On będzie grał tutaj. Taki ruch jest możliwy. No jest, ale zagramy tak. Jest taki ruch możliwy, potem mam tutaj. Więc się wszystko zgadza. Goniec wychodzi. Skoczek C3 i tutaj będzie chciał pewnie zagrać. Nie przeszkadza mi to. Zdwajam wieżę. Zdwajam wieżę. Oczywiście taki ruch atakuje pionka. No jasne, coś tu może się podziać, tylko że nie będę chyba na to zwracał uwagi. Takie posunięcie mnie zaczyna interesować mocno. Nie no, to teraz to bijemy. Teraz to po prostu bijemy. I myślę, że zagranie typu A6 będzie jak najbardziej na miejscu. Ruch wyczekujący, ale też pożyteczny. Skoczek B5 nie działa za dobrze. Zobaczcie, przeciwnik gra szybko. Bo ja gra bardzo szybko. Zagram gońcem, choć goniec jest bardzo tutaj silną figurą, to chętnie wymienię za skoczka, psując mu strukturę. Mam wolną linię, mam pionka więcej, mam wszystko w tej pozycji.
Okej, zagrał wieżą. Ja nie będę się zastanawiał długo, bo nie ma nad czym. Po prostu będę próbować atakować słabe punkty przeciwnika. Zagram po prostu wieża C5 i tutaj będę chciał uderzyć w pionka. C4, jasne. Ustawię pionki sobie na czarnych polach. Teraz goniec na A6. Bardzo prosty schemat strategiczny. Atakujemy pionki białe. Mamy gońca białopolowego, goniec białopolowy po stronie białych, a jego pionki na białych polach. No, schemat bardzo prosty. Zbijamy. Król F8, żeby nie było niespodzianek. Chociaż myślę, że tutaj mogę zbić, bo jak da mi szacha. Ja zagram tu, on wejdzie tu, trochę mnie pomęczy. Może mnie męczyć. Biorę po prostu pionka. Mata tam żadnego nie ma, mogę wieżę sobie wpuścić. Mogłem oczywiście też król F8, nie chciałem obrony z tej strony, co też dla czarnych byłoby ok, dalibyśmy radę. Ale w sumie dobrze się policzy, to się zdobywa pionka i jest dobrze. Jest oczywiście wieża E7, gramy D6, wieża broni, wieża atakuje. Wszystko pięknie gra. Wieża oczywiście może wrócić, bronić pionka. Zagramy tak, on zagra tu, wrócimy i atakujemy znowu pionka. Zawsze mam król F8, jeżeli wrze D7, król E8. Pilnujemy wszystkiego. Jest no, duża przewaga, nie da się ukryć. Każdy z nas taką wieżówkę powinien bez problemu wygrać. Bez żadnego problemu. Tutaj słuchajcie, zobaczcie też, że ja się nie pcham pionkami jakoś specjalnie do góry czy coś w tym stylu. Najpierw figurami. To jest ważne. Gdy moje pionki mają bezpieczeństwo duże, ja nie muszę się śpieszyć, przypominam to zawsze wszystkim. Biorę pionka. Zaraz wrócę i kulturalnie będę tego pionka przepychał do góry. Tak też uczynię od razu. No jasne, może być tak. No to teraz już mogę pionka zagrać, pionkiem zagrać na B5, bronić. Grozi A3, grozi wzięcie tu. C6, oczywiście znowu bronię. On zagra pewnie tak, pasywnie będzie bronił, ale to do niczego dobrego. No i znowu, zobaczcie, znowu D5, znowu ten sam fajny układ. No i A3. Powolutku, on kompletnie się już gubi. Znaczy, to jest oczywiste, że tu jest już przegrana pozycja. Idziemy sobie A2. Zbijamy pionka i tutaj jest schemat, jest banalny. Nawet chyba tak. Chociaż bez znaczenia większego. Dobra, lecimy sobie z kolejnym przeciwnikiem. Mamy już ranking 1501. Znowu kolor czarny. Posunięcie E4. Dużo dzisiaj ruchu E5 niech będzie. Skoczek na C6, goniec C4. No to zagrajmy skoczek F6, obronę dwóch skoczków. Czy będzie atak smażonej wątróbki? Zaraz się przekonamy. Lubię to, grać czarnymi, przyznaję się, bez bicia. Lubię te zamieszanie, lubię też grać z inicjatywą. Myślę, że sporo szachistów lubi grać z inicjatywą, a nie tak bardzo statecznie, ale to się też zmienia. Ja pamiętam, bardzo strategicznie kiedyś grałem i to dobrze, bo to zostało, ten element jest niezwykle istotny. Też lubię po prostu chyba grać bardziej teraz taktycznie. Może to źle zabrzmi, ale bardziej chyba z lenistwa niż z umiejętności. Znaczy, umiejętności, źle to zabrzmiało. Bo granie taktyczne jest trochę łatwiejsze niż granie strategiczne. Ludzie, którzy grają taktycznie, no to jest to na pewno widowiskowe i fajne, ale zawsze się ponosi tutaj troszkę większe ryzyko. No i dobrze, jest teraz zrobiona roszada. D5 mi, a D5 aż korci, żeby tu zagrać. Więc tak zagram. Mam gońca na E7. Ja lubię grać gońcem na E7, słuchajcie, po E5. Ma to dużo plusów. Bo jeżeli zagra wieża tutaj, gram od razu gońcem na F6 i będę bronił tego pionka. Albo F6, jeszcze się muszę zastanowić, chociaż nie, bo tutaj hetman zadziała i będę miał nieprzyjemności na tej diagonali. Więc chyba nie. Więc inaczej. Goniec zagra tutaj, dokładnie. Chodzi o to, że schodzę z jakichś tam ataków, a bronię przy okazji tutaj mocno. No i teraz tak, moim celem będzie na pewno zagranie czegoś takiego, jak skoczek B6. Przeciwnik zagrał B4, w porządku, chce mi zagrać tu, żeby wziąć mi pionka. Jasne. Wieża E8. Chyba nic prostszego nie znajdę na ten moment. Możliwe, że goniec G4 też można by było zagrać, ale nie chcę też od razu tego wymieniać. Goniec B2, ale subtelności małe. A jakbym zagrał tutaj,
To możliwe, że zaraz się będą robić niebezpieczeństwa po stronie białych, bo te dwie figury mogą tam nieco poszaleć. Słuchajcie, się robi ciekawie. Zagram goniec F5 z atakiem na D3. Za chwilę hetman D7 z opcją bicia. Myślę, że nic prostszego nie mogło nas tu teraz spotkać w tej pozycji. Słuchajcie, przeciwnik zagrał po prostu źle. Ja nie muszę się na siłę też nastawiać na ten atak. On nie musi być jedyną rzeczą, którą muszę tu zaplanować, bo po drodze może się pojawić inna, prostsza rzecz, mniej ryzykowna. Na przykład, jak przeciwnik zagra skoczkiem, no to sobie pomyślę, nie gram tutaj, żeby atakować, tylko wezmę po prostu pionka na D3. Tak sobie mogę pomyśleć, a wzięcie jednego pionka gwarantuje mi długotrwałą przewagę w dosyć symetrycznych pozycjach. Wieża zagrała na E3, jasne. Hetman D7, ruch przyjemny, spożyteczny, bo nie dość, że wieża AD8 wchodzi, to jeszcze teraz grożę chyba biciem takim. Grożę. Tutaj trzeba patrzeć na takie bicia, ale skoczek zawsze asekuruje. A jak bije tu. Hetman F1, jasne, on mata nie będzie. Zawsze mam takiego ładnego szacha. I będę myślał, bo możliwe, że też tutaj od razu nie można zbić. To są wszystko ciekawe rzeczy. Goniec, taki ruch. Nie, goniec tutaj nic nie robi. Słuchajcie, problem polega u białych. Problem białych jest taki, że skoczek z B1 nie gra. Bardzo duży problem białych. A czarne, zobaczcie, już mają wszystkie figury wyprowadzone. Za chwilę zagram wieża AD8. Będę stał świetnie. Wręcz rewelacyjnie. Skoczka wyprowadził słusznie. Wprowadzę ostatnią figurę do gry, nie myśląc za bardzo. Ale moim celem będzie wzięcie pionka na D3. Dlaczego by nie? Wielka siła po tej stronie. Okej. Tutaj będziesz chciał mi zbić. To ma sens. A jakbym zagrał tak i tak, zagram tak, grożę prostym ruchem. Jak on mi zagra tu, zagram tak i zdejmę tego gońca. Bardzo silnego gońca. Już w sumie mogłem spróbować tam trzasnąć. Mógłbym mieć problemy. Zaraz, a ja nie mogę tak? Zbiję skoczkiem tu. Mogę wziąć figurę, ale chyba mogę też tak zrobić. To mi się bardzo podoba, bo tam grozi mat. Bicie. Skoczek E1. A, broni się. Broni się skubaniutki. Ale co, wtedy mam szacha. Jeśli tu, to skoczek. Biorę tu. Niezła rozpierducha będzie. I możliwe, że to jest ok. Ale też jest możliwość E4. Strasznie dużo fajnych posunięć mi się pojawia. Możliwość E4. Jeszcze skoczek G2 trzeba rozpatrzeć. Dużo dobrych opcji, ale chyba najprostszy jest B5. Skoczek bije, pionek bije, goniec bije. Hetman D6. Figura więcej. Tak zrobimy. Na pewno jakieś tam piękne kombinacje mogły nastąpić. Ale zobaczcie, że ja mogę wziąć po prostu figurę. Nawet w ten sposób jest jeszcze łatwiej z uwagi na to, że mam figurę za pionka. Mogę wziąć tego pionka też, tylko on mi jest chyba niepotrzebny w tym momencie. Wolę raczej tak zagrać. O, właśnie, grożę pięknym matem. Też nacisk na D3 jest zabójczy. Oj, to chyba mat. To chyba mat, moi drodzy. No dobra. Partia myślę, że gładziutka. Niech będzie posunięcie D4. C5. Dobrze, przepychamy pionka. Obrona Benoni. C4. Jak bicie, to bicie. Okej. Okay. Partia może przybrać ostry charakter i dobrze. Mogą się pojawić bardzo ciekawe rzeczy. To już widać na poziomie 1500, jak zawodnicy grają. Hetman A5, ruch zbędny. Zastanawiam się nad gońcem, żeby wstawić go potem tu. Myślę, że tak. Skoczek C3 też byłby ok, ale goniec C3. Słuchajcie, wykonałem dwa razy ruch figurą, tylko że goniec świetnie teraz strzela w tę stronę i przeciwnik nie wyprowadzi przez G6 pionka i gońca, a to jest klasyczne w obronie Benoni. Też mam ruch E4, który by atakował od razu hetmana. No oczywiście E4 skorzystam. On się zasłonił. Zobaczcie, co on robi. Zobaczcie, co on robi. On próbuje wymienić. Ok, może. Hetman D2, żeby bronić tu. Jak zbije, to ja zbijam skoczkiem, znowu stępem i hetman znowu musi uciekać, ale chyba nie zdążył. No dobra, z racji tego, że ta partia była tak szybka, przeciwnik za szybko pograł, zagram na stronę. Witam rodaka, witam STTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posunięcie E4, E5.
Bardzo mi miło. W speedrunie się udało ci załapać. To jest czysta losowość. Mamy skoczek na C3. No dobra, skoczek na F6. Mamy partię czterech skoczków. Jest to gambit Halloween, słuchajcie. Gambit Halloween. No dobra, ja przyjmuję ten gambit. Nie wiem, jak go grać, ale figurę wezmę. Figurę wezmę. I teraz pytanie, czy tutaj on mi zagra tak? No dobrze. Będę cierpiał. Będę cierpiał. Nie ma sprawy. E5 jest bardzo nieprzyjemnym ruchem. Znaczy, ja mogę zawsze zagrać tak, oddać figurę. Jest ok, ale ja tę figurę spróbuję zachować. Gambit Halloween, no słuchajcie, nie wiem, jak się go gra. Ale D6. D6 chce od razu wyprowadzić figurę. Jakiś tego typu ruch właśnie może nastąpić. Ja nie wiem, czy gram to dobrze, powiem szczerze. Będę się bronił najmocniej, jak tylko potrafię. Zagram tak. Może bicie tu, może tu. Będę cierpiał za tę figurę na pewno, nie znając wariantu. Zobaczymy. Moim planem będzie takie zagranie i takie. Choć tu pewnie kolejne poświęcenia będą grozić. Chcę zbić tu też. Chcę zbić tu i nie zawaham się tego użyć, gdyż po takim wybiciu zagram skoczkiem i będę chciał zbić tego. Jakieś tam szachy na pewno spowodują to, że będę musiał się zasłonić. Na pewno mój król jeszcze nie jest bezpieczny. Zagram tak, taki ruch. Okej. Przeciwnik będzie chciał mi tutaj zbić, to jest więcej niż pewne. Skoczek na E7. Aha, grozi tu, tu i tu. No to są poważne niebezpieczeństwa. Zagramy w takim razie goniec D6. Goniec D6, tak. Wyprowadzenie kolejnej figury, żeby obronić na E5, bo groziło bicie, nie mogłem zbić pionkiem, bo maty groziły, więc po tym wybiciu zbiję gońcem. A teraz mam swobodę zagrania za chwilę skoczkiem i tutaj. Taki jest mój plan. I tak też będę chciał spróbować zagrać. Na pewno przeciwnik będzie musiał te figury tutaj bardzo wyprowadzać. To jest zapewne bardzo ważna kwestia. Wtedy chyba wyprowadzę skoczka. Bicie, bicie. On wprowadzi wieżę. Oj, nieprzyjemności duże ze strony przeciwnika. Ale może też zastanawiam się nad hetman E7. Myślę, że goniec F4 jest świetnym ruchem. No właśnie. Zastanawiam się nad... Nie, tak nie mogę. No dobra, idę w ciemno. Ła, podstawiłem. Tutaj, tutaj, tutaj. Mam przegraną. Mój drogi rodaku, mam przegraną pozycję. Mam przegraną pozycję. Nie wziąłeś mi na E5. Nie wziąłeś mi na E5. Mogłeś to zrobić i wygrać partię bardzo szybko. Możliwe, że to nadal jest bardzo wygrana pozycja. Muszę się zasłonić, a może tak? Nie no, myślę, że tak. I szach niebezpieczny, tu. Wejście tu. Tu jest bardzo niebezpieczne wejście. Ja nie wiem, czy z tego się wykaraskam. Możliwe, że tak, ale strasznie... Nie, możliwe, że nie. Zastanawiam się w ogóle nad daniem hetmana, wiecie? Żeby spróbować zakończyć rozwój. Bardzo możliwe, że oddanie hetmana jest tu bardzo potrzebne. Gambit Halloween. No ładnie mnie przeciwnik zaskoczył, ale to jest chyba jedyna droga, żeby przeciwnika tutaj, żeby ograć mnie w takich sytuacjach. To jest trudna sytuacja. Możliwe, że muszę poświęcić hetmana. Wtedy będę miał lekką figurę i wieżę za hetmana. To nie jest aż tak najgorzej, ale dalej jest źle. Bo teraz tak, jak zacznę się cofać, to mi się strasznie to nie podoba. Jestem w tyle, jeśli chodzi o rozwój. Jak zagram tak, to on mi trzaśnie tu. I to jest koniec partii. Jak zagram tu, zbiję wieża raczej. Zagram tak. No dobra, zbiję. Zbije goniec D7 z planem zrobienia długiej roszady. Tak, on zagra tu, mi zagra. Muszę chyba tak zagrać. Dobra, zagram szybko. Zagram szybko i to dalej jest na pewno przegrana pozycja czarnych. Ale z uwagi na to, że nie mam już hetmana, no to może będzie mi łatwiej grać paradoksalnie.
Ja na jego miejscu bym zagrał tutaj. Okej, wieża weszła. Myślę, że tak muszę zagrać. Albo w ogóle chyba tak. Skoczek broni. Myślę, że tak muszę zagrać. Myślę, że tak, bo chcę zrobić długą roszadę koniecznie. Jak uda mi się zrobić roszadę, to troszkę się zabezpieczę, bo jak zagra mi tutaj, to zawsze już mam zasłonę. Czyli ostatnia figura wyszła do gry nie po to, żeby zbić pionka, absolutnie, tylko żeby szybko zrobić roszadę. Jak mi się to uda, to będzie ok. Przeciwnik prawdopodobnie powinien tak zagrać, wymienić to. Zbił! Dobra, bije w ciemno. No to teraz mi się podoba, mam dwie wieże za hetmana, no to teraz mam spore szanse na sukces. Co mój drogi przeciwnik tu wymyślił? Powiem szczerze, nie wiem. No ale zaraz, to ja nie mogę tak zagrać? Co tu się dzieje? Przecież mata nie ma. No może mi zderoszować króla. Taki ruch grozi. Ja zrobię roszadę. Będzie taki ruch. Ja zagram tak. Ja wiem. A może tu w ogóle? Też wygląda sensownie. Tak, z tempem. Tego pionka mogę oddać. Grunt, żebym zrobił długą roszadę i zabezpieczył króla. Ale się porobiło. No, zawodnicy z 1500 już widzę, są bardzo groźni. Brawo, brawo, brawo. Tutaj ruch grozi, bardzo niebezpieczny. Dobrze, słuchajcie. Bije skoczka. On mi bije, robię długą roszadę, on mi bije tu, ja gram tu. I niech się dzieje co chce. Już wtedy będę spokojny, bo dwie wieże będą na pewno już scalone i będzie ok. A, taki ruch groził. Ale to wtedy musiałby liczyć, że gońca nie odzyska. Dobra, robię długą. Szach może nastąpić, ja uciekam. On zbije z szachem, ja uciekam, on bije tu. Ok. No tak. Ale tutaj, tutaj i tutaj może. C4. Kolejne problemy się pojawią. Dobra, uciekam od wszelakich związań. Problem polega na tym, że on może zbić tu z atakiem na skoczka. I jak pionka przepcha, to będę miał problemy. No właśnie. Będą problemy. Trudno. No muszę tak. Będą problemy. Będą problemy. Ile to trzeba się napracować, żeby mata nie dostać, ale pozycja tu się robi już katastrofalna. No i G5 niestety jest bardzo dobrym ruchem. Musi przeciwnik tak zagrać. Teraz pytanie, czy ja mam jakieś szanse tutaj? Szansą byłby wolny pionek, tylko że ten pionek C2 przeszkadza. Pytanie, czy ja jestem w stanie to... Czy jestem w stanie to jakoś ogarnąć? Albo jakaś kontra na króla. Zagram tak z opcją kontry. Ewentualnie tu, żeby z tej strony bronić. To są ciężkie rzeczy, bo jakbym ten pionek, no mówię, ten pionek by wolny, ale nie jest. Partia jest, według mnie jest wygrana białymi. Tylko jeszcze jak to wygrywać, to nie wiem. No dwie wieże zawsze ma jakąś tam mają siłę na pewno obrony, tylko ten pionek, jak dojdzie do głosu, to będzie ciężko. Okej. No dobra, tak. Jedyna moja szansa, że po tym biciu biję tu i ten pionek będzie wolny. To jest jedyna moja szansa. Taki ruch pewnie jest dobry. No dobra, to widziałem. Gram... Aha, tu nie mogę. Gram tak. W sumie też nie mogę. Bardzo dobrze mój przeciwnik to rozgrywa. Dobra, szukam w takim razie opcji, żeby zremisować tę pozycję. Zagram tak i tutaj jakiegoś wiecznego szacha będę próbować dawać. To może być zbyt optymistyczne. Nie mam wyjścia, muszę tak. Szybki pionek idzie, niestety. O, i to jest przegrana, kompletnie. Jeszcze nie mam lufcika, król jest schowany, brakuje dwóch ruchów. Brawo.
Brawo. Ale zostałem rozwalony gambitem Halloween, naprawdę. I to przyznaję się bez bicia, bez żadnego bicia. Ładnie to wszystko wyszło. Po G6 mam kompletnie przegraną. Zagram tu. Będę próbować dawać wiecznego szacha, co nic i tak nie da. Dokładnie. Świetnie gra mój przeciwnik. Naprawdę świetnie. No to co? Robię jakiś lufcik. Jak zagra tu, to zagram tak. Jak on mi zbije tu, to zagram tak. I to już będzie rzeź. No po prostu poczekam na jego ruchy. Tak. O, jak tutaj. No jasne. No jasne, jasne, jasne. Tak. Nawet tu nie mogę zbić, bo kompletnie przegrywam. Wracam. I pionek idzie. Koniec partii. Brawo. Brawo. Brawo, 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 brawo. No cóż, co, zagram kilka ruchów jeszcze. Nie wiem, tak na przykład. Co nie ma znaczenia. Pionek idzie. Okej. Zagram tak. No ja siedem, w ogóle koniec. Ale ładnie. Ale ładnie. Gratulacje. No słuchajcie, i tak też bywa. Grunt, że trafiło na naszego polskiego zawodnika. Świetnie, naprawdę ładnie. Aż zerknę na profil naszego gracza. Zadania robione, szybkie, świetnie. Blitz, bullet słabiutko, ale za to Gambit Halloween oddał. Ale oddał. Słuchajcie, muszę uznać wyższość mojego przeciwnika i poddać partię. Tu już kompletnie nie ma co grać. Pionki dochodzą. Gratulacje. Gratulacje. Moi drodzy, tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Gratulacje dla Polaka Rodaka za zwycięstwo z Szachusiem we speedrunie. Jak widać, można. Można. Jeszcze tylko zerknę. Bardzo ciekawi mnie właśnie ten gambit Halloween. Co ja pograłem nie tak, przynajmniej na samym początku. Nie będę tutaj długo analizować, tylko te pierwsze ruchy. Oczywiście gambit Halloween nie może być dobry, tylko trzeba dobrze zareagować. E5, skoczek G8, cały czas ok, goniec. Aha, trzeba grać D5. No takiego ruchu nie znałem. Chodzi o rozwój, tak. Chodzi o ten rozwój, żeby oddać tutaj figurę za rozwój D6, ale D6 też daje radę, tak. Goniec E6, w ogóle nie brałem pod uwagę. W sumie nie wiem dlaczego. F5 nawet można. No to są na pewno komputerowe rzeczy. Jak ktoś nie ma pojęcia, o co chodzi, to koniec. Tak. Roszada. Dalej przewaga niby czarnych, ale to materiał. Nie jest aż taka duża. Gdzie ja tu aż taki błąd popełniłem? Wieża. Goniec D6. Dobrze cały czas. Goniec F4. I cały czas jest dobrze, tak? Tylko co ja zagrałem źle? Teraz pewnie. Ojej, no właśnie. Teraz skoczek E7. Katastrofalny błąd. Ale hetman E7. Ja ten ruch rozpatrywałem, ale tego ruchu się bałem. Dlaczego ja się bałem tego ruchu, skoro mam teraz bicie? To jest to, ale byłoby bicie na pewno tu, tu. Skoczek tu. Oj, dokładnie, trzeba to wszystko było liczyć. Tak bym pewnie zagrał. Chociaż nie tak, bo to mi wieża D1. Hetman by wszedł tutaj. Król F8. Wow. Skoczek tu wisi, ale to trzeba liczyć. Mega. Tak. Tak i tak. Nie no, te pozycje to myślę, żebym wolał taką pozycję grać końcową niż to, co było w partii. No ładnie, przeciwnik zaskoczył gambitem Halloween. Aczkolwiek odradzam ten gambit, bo następnym razem już wiem, jak reagować, więc myślę, że nie da się aż tak łatwo wygrać. Aczkolwiek na zaskoczenie bardzo fajnie. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję za uwagę i do zobaczenia, drodzy widzowie, do zobaczenia, cześć.